Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam Was w kolejnym odcinku w Dreamfall The Longest Journey, czyli druga część najdłuższej podróży. Co to znaczy, że nie chcesz się angażować? Tkwisz w tym po uszy, April. Czy ci się to podoba, czy nie? Wiem, że jesteś zdenerwowana, ale to nie moja walka. Teraz to rozumiem. Aha, bo tak ci powiedział ten cały strażnik. A co, jest może wszechwiedzący? Może i nie, ale powiedział mi, że moja rola dobiegła końca, że jestem wolna. I co? Zamierzasz tak po prostu odejść? Nie pomożesz mi? Co mam według ciebie zrobić? Poradzisz sobie, jestem tego pewna. Skoro ja sobie poradziłam... No tak, jasne. Ty już zrobiłaś swoje. A nie pomyślałaś, że za pierwszym razem udało ci się ocalić świat tylko dzięki pomocy innych? Tak. Inni bardzo mi pomogli i zostali za to ukarani. We wszechświecie nie ma sprawiedliwości. Choćbyś nie wiem ile dała, nie ma gwarancji, że dostaniesz coś w zamian. Nie wolno się poddawać. Trzeba mieć wiarę, April. Tobie na pewno by się to przydało. To jest... Słuchaj, Zoe. Powiedziałam ci wszystko, co wiem. Pomogłam ci, jak mogłam. Teraz jesteś zdana na siebie. Inni też czekają na moją pomoc. Dobrze. Skoro nie chcesz mi pomóc, poradzę sobie sama. Miłego życia, April Ryan. April, co z tobą do cholery? Kruku... Ach, daruj sobie. Pozwoliłaś odejść tej biednej dziewczynie. Przecież widzisz, że potrzebuję twojej pomocy. Nie, Kruku, to nieprawda. Rozmawiałam ze strażnikiem i... April Ryan, którą znam, nie zadowoliłaby się stwierdzeniem rozmawiałam ze strażnikiem. Zrobiłaby wszystko, żeby pomóc tej dziewczynie. No cóż, widocznie nie jestem tą April Ryan, którą znasz. Mam już dość odpowiedzialności, jestem... taka zmęczona. No to szkoda, bo świat nie będzie czekał, aż poczujesz się wypoczęta. Jeśli nie pomożesz Zoe, sam się tym zajmę. Kruku? Nic, nieważne. Mam większe zmartwienia. Hej, Zoe, zaczekaj! Zaczekaj! Hej! Trudno za tobą nadążyć. Długie nogi i podły nastrój. Zabójcza kombinacja. Dlaczego April nie chce ci pomóc? Ma własne problemy. Jest po prostu egoistką. Ot co? Własne problemy to żadna wymówka. Nie wiem, co się z nią dzieje, ale chyba już mnie to nie interesuje. Od dzisiaj będę twoim pomocnikiem. Moim pomocnikiem? Słuchaj, nie jestem może typem bohatera, ale nie zamierzam patrzeć bezczynnie na koniec świata. Jeśli coś trzeba zrobić, pomogę w zrobieniu tego. Nigdy wcześniej nie miałam pomocnika. To proste. Rób, co masz do zrobienia, a ja będę to głośno komentował. A co konkretnie mam robić? Mówić, biegać, ratować świat. A jeśli będziesz potrzebowała cennych porad albo zbereźnych dowcipów, bam! Wkraczam do akcji. Fajowo. Urety, urety, znam to słowo. Nie mów, sam sobie przypomnę. To znaczy świetnie, prawda? No więc od czego zaczynamy? A co sugerujesz, Kruku? Musimy poszukać pomocy. Jesteś młoda, niedoświadczona, no i powiedzmy sobie szczerze, zagubiona niczym blondynka we mgle, nie uwłaczając blondynkom. Ja, z drugiej strony, wiem o świecie całą masę ciekawych rzeczy, ale przeważnie nie mam pojęcia, co się dzieje. Powinniśmy znaleźć kogoś obdarzonego wielką mądrością i doświadczeniem. Najlepiej jakiegoś brodacza. Brodacza? Broda to oznaka wieku i mądrości, a czasami po prostu braku higieny osobistej. Myślę, że te trzy rzeczy mogą być nawet jakoś powiązane. Masz na myśli konkretną osobę? Jest taki jeden koleżka, znajomy April. Właśnie wpadł do miasta, ma brodę i jest dorosły.
Doskonałe połączenie. Nazywa się Brian Westhouse. No dobrze. Gdzie mogę znaleźć tego Westhouse'a? Szczęśliwym zbiegiem okoliczności... Zaraz, czekaj! To raczej przeznaczenie. Doświadczenie nauczyło mnie, że takie rzeczy zdarzają się wyłącznie za sprawą przeznaczenia. No więc szczęśliwym przeznaczeniem widziałem się z Westhouse'em, kiedy tutaj leciał. Miał się udać do południowej bramy. Jeśli się pośpieszymy, może go jeszcze złapiemy. Świetnie, chodźmy. Wiem nawet, gdzie jest południowa brama. To dobrze, bo mam kiepską orientację w terenie. Jeszcze raz, gdzie jest to południe? Okej, południowa brama. Czekajcie, skąd my przyszliśmy? Aha, przyszliśmy stamtąd, dobra. Czyli ja bym się chciała wrócić tędy. Moi drodzy, no chciałabym się odnieść do April Ryan. No powiem wam, że no porażka. Ona, no tak jak, no jest zmęczona. Po prostu jej czas się zakończył. W sensie, jeżeli chodzi o jej misję, wiecie. Główną bohaterką jest tutaj Zoe. Natomiast tak jak strażnik powiedział, ona już tu nic nie zrobi. Wszystko w rękach naszej Zoe. Południowa brama. Jest jakąś się drze. Witam, młoda damo. Krok mówi, że jesteś przyjaciółką April Ryan. Ja... tak, znam ją. Jestem Zoe Castillo. Miło mi, Brian Westhouse. Pokłóciłaś się z April? Tak jakby. Słuchaj... przepraszam, ale Kruk twierdzi, że możesz mi pomóc. Możliwe. A na czym ta pomoc miałaby polegać? Chciałabym wrócić do domu. Do Stark. Domyśliłem się. Obawiam się, że nie mogę pomóc, panno Castillo, ale wiem, do kogo powinnaś się zwrócić. Do kogo? Do Białej Smoczycy. Z tego, co mówisz, Kruku, rozumiem, że wiesz, gdzie ją znaleźć. Owszem. Mogę pomóc! Tak! Smoczyca. To znaczy wielki, latający, zionący ogniem jaszczur. Raczej szczupła, piękna kobieta z naprawdę świetnymi nogami. Chyba nie zieje ogniem, ale potrafi mnie rozpalić jednym spojrzeniem, jeśli wiesz, co mam na myśli. O rany, czy ktoś w tym towarzystwie ma poczucie humoru? Więc gdzie ona jest, ta smoczyca? W bibliotece, ulubionym miejscu wszystkich niezłych lasek. Przebywa w miejscu zwanym Miastem Mrocznego Ludu. Niewielu wie, jak tam trafić. Miasto dryfuje z prądami oceanu. Ale Kruk tam był, prawda, Kruku? Jasne. Spędziłem tam kilka miesięcy, zgłębiając starożytną sztukę siedzenia na dup... krześle. No. I wiesz, jak tam powrócić? Tak, jakby, mniej więcej. Pamiętam wiatry. Pachniały cynamonem i różaną herbatą z niepokojącą nutą odchodów bykomuła. Ale nie potrafię wskazać miejsca na mapie, bo dla mnie każda mapa wygląda jak bazgroły niedorozwiniętej małpy. Podróż statkiem też odpada. Te fale zupełnie mnie dezorientują. Nie będziemy płynąć statkiem. Polecimy. Aha, jasne. To ja zaczekam, aż wyrosną wam skrzydła, dobra? Tam, dokąd zmierzamy, Kruku, nie będą nam one potrzebne. Słuchajcie, zajebisty tekst. Mapa wygląda jak mówię wam, gry z mołej, niedorozwiniętej małpy. No hit. To wbrew naturze i wszelkiej przyzwoitości. A zresztą wasza sprawa. W razie awarii to nie ja będę potrzebował skrzydeł. Twój znajomy da nam swój statek? Jest mi winien przysługę. Poza tym PKK, Północna Kompania Kurierska, właśnie wymienia swoją flotę powietrzną. A ta dziecinka była jednym z pierwszych statków wypożyczonych od Azadi 7 lat temu i już wtedy miała swoje lata. Nowe statki są szybsze, większe i ładniejsze, ale nam nie potrzeba aż takich luksusów. Więc lecisz z nami. Lecę z wami? W życiu nie zrezygnowałbym z takiej okazji, panno Castillo. Właśnie o takiej przygodzie marzyłem.
No i ktoś musi pilotować statek. To wymaga trochę wprawy. Ja tam nadal nie ufam ptakom bez skrzydeł. Będę cię miał na oku, siostrzyczko. Jeden fałszywy ruch i bam! Posmakujesz mojego dzioba. W imię bogini i szóstki! Złóżcie broń i poddajcie się! Bez walki! Co? Zostać na miejscu, nie ruszać się. Przeszukać budynek, zatrzymać wszystkich, których znajdziecie. Co tu się dzieje w imię szóstki? Daruj sobie te występy, barmanko. Wiemy, że udzielasz schronienia rebeliantom. Rebeliantom? Nic z tych rzeczy. To spokojny, legalny przybyk... W takim wypadku otrzymasz oficjalne przeprosiny i rekompensatę finansową z biura emisariuszki. Obawiam się jednak, że nie możemy ci wierzyć na słowo. Piwnica jest pusta. Nie ma tu nikogo więcej. Apostole. Górnym piętrem zajmę się osobiście. Kurde, nie wiem, czy ja chcę iść. Oho, no i pięknie. No. Dajesz? Nie wiem, czy jeszcze ktoś nie przyjdzie. No właśnie. Nie wiem, ile ich tutaj będzie. Ty francowaty typie. Nieźle mnie posiekał. No zginę. Obrócisz się? No patrzcie, zabije mnie. Dostanę zaraz kurwicę. A idź, ta beznadziejna to jest. Nienawidzę tych walk w tej grze. Są tak beznadziejne. No wczytaj to. No i powiedzcie mi, czemu oni mają Zeza? Ja tego nie przejdę. Nie ma takiej opcji. Bo rozumiem, że w trakcie walki nie jestem w stanie tego zapisać, prawda? Przecież to jest beznadzieja jakaś. Ja w ogóle w chłopa nie trafiam.
Hit. Nie mam pytań. Jeżeli jeszcze ktoś wyskoczy, to koniec. To ja tego nie przejdę. Ale chyba nie. Przynajmniej nam się tutaj HP, że tak powiem, zregenerowało. To zapiszę. Nie ruszaj się, wiedźmo. Jak się nazywasz? Dam ci ostatnią szansę ocalenia swego marnego życia, wiedźmo. Pomożesz mi kogoś odnaleźć, albo umrzesz. I nie tylko ty. Wyślemy właścicielkę tego miejsca do Sadiru, gdzie stanie przed sądem za zdradę. A twoi przyjaciele, którzy właśnie wypłynęli, ich statek zostanie przechwycony, transport skonfiskowany. Wiesz, jak Azadi karzą przemytników? Proszę. Związuje się im stopy i dłonie, obciąża metalem i wrzuca do oceanu. Proszę, zostaw ich w spokoju. Wiozą tylko lekarstwa i żywność. Nie obchodzisz mnie ani ty, ani twoi towarzysze. Szukam tylko jednej osoby. Tego, którego moi ludzie nazywają Skorpionem. Skorpionem? Co o nim wiesz? Jeśli powiem ci, gdzie znaleźć Skorpiona, zostawisz nas w spokoju? Benrime? Mnie? Dostawę? Nie. Ale jeśli zaprowadzisz mnie do Skorpiona, wtedy owszem. Puszczę was wszystkich wolno. Leki i żywność dotrą na miejsce. Pozwól im odpłynąć, Azadi. Proszę. Na pokładzie nie ma broni. Ten transport nie stanowi żadnego zagrożenia. Wszystko w twoich rękach. Dobrze. Zabiorę cię do Skorpiona, ale musisz dać słowo, że nie skrzywdzisz nikogo innego. Masz moje słowo. Niechaj gwiazdy wybaczą mi to, co zamierzam uczynić. Jak tam? W porządku. Ten okręt jest fantastyczny. Lata praktycznie sam. Od czasu do czasu trzeba mu tylko wskazać właściwy kierunek. I to wszystko. Panie Westhouse. Proszę, mów mi, Brian. Brian, kiedy przybyłeś do Arkadii? O, to było dawno, dawno temu. Zbyt dawno. Przekroczyłem podział w 33, to znaczy 1933. Co? A można wiedzieć, ile masz lat? Młodość mam już za sobą, ale nie jestem aż taki stary. Po prostu utknąłem między światami, poza czasem. Niezbyt przyjemne doświadczenie, ale udało mi się wydostać i rozpocząłem nowe życie w Markurii. Nigdy już nie wrócę do Stark. Ale nie martwi mnie to. Rozliczyłem się z przeszłością. Moim domem jest teraz Arkadia. Znasz dobrze ten świat? Nie najgorzej. Kiedy 10 lat temu Merkurie najechali tereni, musiałem opuścić miasto. Najpierw podążyłem na wschód przez północne krainy, aż do miejsca zwanego Irhad, Imperium Słońca. A potem przepłynąłem Wielki Ocean, aby dotrzeć do południowych krain. Potem, no cóż, powiedzmy tylko, że niewiele jest miejsc, w których nie postawiłem stopy. Byłem nawet w Imperium Azadi. Muszę jednak powiedzieć, że najbardziej lubię północne krainy i Markurię. Czuję się tam jak w domu. Skąd pochodzisz?
Z Bostonu, ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem jak teraz, ale wtedy istniało coś takiego jak USA i Boston. Nadal istnieją. I USA, i Boston. A jak tu trafiłeś? Jesteś skoczkiem. Nic z tych rzeczy. Gdybym to potrafił, pewnie prędzej czy później wróciłbym do Stark. Nie, przekroczyłem podział w znacznie bardziej niezwykły sposób. Zauważ, że nie jestem taki stary. Coś się stało. Znalazłem się poza czasem. Nie było to miłe doznanie, ale z drugiej strony jakoś uszedłem z życiem i nawet zachowałem wszystkie kończyny. Mogło być gorzej. Skąd się wzięli Azadi? Z dalekiego zachodu, z terenów oddalonych o prawie 10 dni żeglugi zwykłym statkiem. Jednak dzięki ich okrętom powietrznym podróżuje się dużo szybciej. Byłeś kiedyś na ich kontynencie? Przejazdem, że się tak wyrażę. Stolica Sadir jest zdumiewającym miastem położonym w delcie 6 rzek. To święte miejsce. I tak po prostu wpuścili cię do miasta? Przybyłem tam jako podróżnik. Miasto nie jest zamknięte dla gości. Możesz je zwiedzać dowoli, o ile przestrzegasz obyczajów Azadi. To zupełnie inna kultura, ale Azadi są fascynującym ludem, a moja wizyta wiele mnie nauczyła. Jednak to, co się dzieje w Markurii, budzi sporo kontrowersji. Z jednej strony Azadi przynieśli wolność i pokój, z drugiej strony prześladują istoty magiczne, zamykają je w gettach. Bóg jeden wie, co im jeszcze przyjdzie do głowy. Kim są Tyreni? Tyreni byli barbarzyńskim ludem, zamieszkującym zachodnie równiny. 10 lat temu najechali Markurię. Byli? Azadi wybili ich do nogi, kiedy wyzwolili miasto. Jeśli jacyś Tyreni uszli z życiem, to jest ich niewielu i są rozproszeni. Tyreni przejęli miasto podczas wielkiego przewrotu, ale nie utrzymali go długo. Wypędzili ich Azadi, którzy wkrótce przybyli na swoich statkach. To przerażające, jak sprawnie Azadi rozprawili się z Tyrenami. Nie okazali litości. Kiedy przybędziemy do miasta Mrocznego Ludu? Ze słów naszego pierzastego przyjaciela wynika, że został nam jeszcze jeden dzień drogi. Wszystko w porządku? Tak. Denerwuje mnie tylko ta bezczynność. No cóż, nie ma tu zbyt wiele do roboty. Możesz rozejrzeć się po kabinie, pogadać z Krukiem albo trochę się zdrzemnąć. W ładowni jest łóżko. Dzięki. Może to dobry pomysł. Słuchajcie, faktycznie nie zastanawiałam się nad tym, skoro tyle lat minęło, no bo przecież w tym Dreamfallu jest o wiele późniejsze czasy są niż tutaj, no to powiem wam, że no całkiem nieźle się trzyma. Faktycznie ten czas go jakby nie dosięgnął, prawda? Witaj w naszym mieście. Biała z rasy już cię oczekuje. Kto? Biała smoczyca, Zoe. Skąd wiedziała o moim przybyciu? Już dawno przestałem zadawać takie pytania. Lepiej przyzwyczaić się do tej całej paplaniny o przeznaczeniu i proroctwach, jeśli nie chce się zwariować. Oczekuję cię w bibliotece. Podążaj za mną. Dobra, jasne. Wszystkie pytania są bez sensu, prawda? Właśnie. Jeszcze cię głowa rozboli. W sumie Biała Smoczyca też powiedziała April, że jej czas ratowania, wiecie, świata dobiegł końca. Więc tak naprawdę nie nastawiam się, żeby April jeszcze miała tutaj zrobić coś znaczącego. No i no nie, w tym tej części absolutnie postać April mnie nie powala. Ona swoje zrobiła, uwielbiam ją z jedynki, ale tutaj po prostu nie jest sobą. A smoczyca, no cóż, wiedziała, że przybędziemy.
Musimy być kimś naprawdę wyjątkowym, skoro ona o tym wiedziała. Zresztą nie pozwoliliby tutaj wejść byle komu. No ja bym, powiem wam, chętnie zamieszkała w takim drzewie. Drzewie. Brian całkiem się trzyma. Ja już o tym mówiłam, ale tak wygląda spoko. Idziemy, nie ma czasu. O, jest. Ona jest śliczna. Witaj, jestem Zoe. Fascynujące. Jesteś tu, a jednak cię nie ma. Mogę cię dotknąć? Że co? Co masz na myśli? Kto to? A, zapomniałam. To mój przyjaciel, Brian Westhouse. Jest podróżnikiem, chyba. Brzmi tak znajomo. Słyszałaś o mnie wcześniej? Twoja obecność, twoje istnienie brzmi znajomo, ale również niepokojąco. Czuję mrowienie na skórze. Jak to nazywacie? Gęsia skórka? Proszę przyjąć moje przeprosiny. Nie chciałem pani niepokoić. Może lepiej będzie, jeśli sobie pójdę. Nie, proszę, zostań. Może to... Tak, to na pewno tylko ja. Widzisz, nie do końca rozumiem to ciało. Nie wiem, co oznaczają zawarte w nim uczucia. Przyjmij moje przeprosiny. Jesteś tu mile widzianym gościem, podróżniku. Dziękuję pani. A teraz porozmawiajcie sobie, a ja tymczasem zwiedzę bibliotekę. Przybywasz tu z tego samego powodu, co niedawno April. Utknęłaś. Tak, utknęłam w Arkadii. Muszę powrócić do Stark. Ale to nie jedyne miejsce, w którym utknęłaś. Podobnie jest z twoim życiem. Brakuje ci kierunku. Brakuje ci wiary. Może i tak, ale właśnie dlatego muszę koniecznie wrócić do domu. Potrzebują mnie tam, a ja nie chcę ich zawieść. Nie chcę być dłużej bierna. Chcę być tam, gdzie jestem potrzebna. I właśnie to pozwoli ci wrócić do domu, Zoe. Oddanie przyjaciołom, wiara w siebie i własne możliwości. Wiara zaprowadzi cię tam, gdzie jesteś potrzebna. Jak? To proste. Nie jesteś naprawdę tutaj. Mówiłaś to już wcześniej, ale to zupełnie bez sensu. Patrz, przecież jestem tu. Tak i nie. Nigdy wcześniej nie spotkałam kogoś takiego. Żyjesz w czasie narracji. No tak. I znowu zgadywanki. Mam już tego dość. Nie zniosę więcej zagadek. Powiesz mi, co to znaczy? Przepraszam. Dla mnie to nie brzmi jak zagadka. To po prostu brzmi. Z całym szacunkiem, chcę się tylko dostać do domu. Chcę pomóc przyjaciołom. Chcę przeszkodzić złym facetom. Chcę znowu być sobą. Ostatnim razem, kiedy byłam w Arkadii, zapadłam w sen, a kiedy się obudziłam, byłam w Stark. Jak to się stało? Kiedy usnęłam na statku powietrznym w drodze tutaj, nie zniknęłam. To dlatego, że nie śniłaś. Jeśli śnisz właściwy sen, staje się on rzeczywistością. Możesz się udać gdziekolwiek zechcesz. Aby wrócić do swojego świata, musisz się tylko obudzić. To znaczy, że to tylko sen? To nie sen, ale ty śnisz. Znowu się pogubiłam. Muszę tylko pójść spać i śnić o domu, a potem obudzę się w domu? Być może. Nigdy nie spotkałam kogoś takiego jak ty. Wiem tylko, że niektórzy są silnie związani ze światem snów. Dotyczy to również ciebie. Chyba muszę uwierzyć ci na słowo. Pomóż mi usnąć. Pomóż mi śnić albo obudzić się, albo pomóż mi w czymkolwiek, co pomoże mi wrócić do domu. Czas ucieka. Muszę być tam, gdzie najbardziej mnie potrzebują. Podejdź tu. Musisz ją znaleźć, Zoe. Musisz jej pomóc. Gdziekolwiek ona jest, właśnie tam jesteś najbardziej potrzebna. Gdzie ona się podziała? Co jej zrobiłaś? Użyłaś magii? Nic jej nie zrobiłam, zabawny ptaku. Sama opuściła to miejsce. Ale ona zniknęła. Wiem. Czyż to nie fascynujące?
Nie ma drugiej takiej osoby. Jest naprawdę wyjątkowa. Z tego co wiem, każda ludzka dziewczyna jest wyjątkowa. Wszystkie mają dziwaczne moce i wielkie przeznaczenie. Mam tylko nadzieję, że wszystko z nią w porządku. Niezwykle interesujące. Och, co? To nie jest dom. Gdzie ja jestem? No i tak, czyli mogę rozumieć, że ona jest tą całą śniącą, tak? Bo ona jakby należy do tej narracji śnienia. Powiedzmy, że to śnienie... To nie jest świat, tylko to jest jakby narracja, czyli ona jest jakby, no to jest ciężkie do zrozumienia, ale no ona jej tylko powiedziała, ona sama się ponoć przemieściła, ona jej tylko powiedziała, na czym powinna się skupić, czyli na pomocy. Pytanie, no komu? Ciągle miała pomóc April, a może tej dziewczynce? Cholera wie. W każdym razie przeniosła się gdzieś, gdzie powinna komuś pomóc. Zaraz zobaczymy. Pamiętam te bagna, ale nie pamiętam, co tu się odwali. Aha. Nie wiem, czy powinniśmy się tego obawiać. Fajerwerki? Może coś... Dobra, nie mów za dużo, dlatego, że cię ścina. Znaczy ścina dubbing, nie gra. Po prostu idźmy cały czas za ścieżką, za drogą. I już, gdzieś dojdziemy na pewno. O, aligatorki. A ona coś powie o tych aligatorkach? Powie. Co to było do cholery? Aj tam. Nie trzymaj się. Lepiej nie mów, bo tak jak mówię, źle to brzmi. A to tam już dalej nie ma ścieżki. Tam ktoś jest. A to chyba April? Czy mi się wydaje? No tak, bo przecież ona ma pomóc April. O! Co to... April? April! I Kian chyba tam jest. April i Kian, to mi się wydaje. Musimy ruszać na południe, jeśli chcemy zdążyć przed pierwszymi lodami. Choć, jak sądzę, Markuria nie wchodzi w grę. Straciliśmy wielu dobrych ludzi. Ech, byliśmy tak ostrożni, jak tylko się dało. Po prostu mieliśmy pecha. To musiało nastąpić prędzej czy później. Miejmy nadzieję, że zdobyte informacje wynagrodzą nam straty. Chciałabym, żeby tak było. Prawda jest taka, że wróg stał się dla nas zbyt silny. Roznieśli nas na strzępy, jakbyśmy byli jakimiś... Przestań wreszcie marudzić, kobieto! Nie taką cię znam! To miejsce i bez tego... Patrzcie, wszyscy jej mówią, że ona nie jest tą, tą April. Jakby się, wiecie, wypaliła. Zostajemy, wracamy. Wszystko jedno. Wróg nadchodzi. I nie za... A, wieża! Z całym szacunkiem dla ciebie i twojej grupki wesołych partyzantów nie dacie rady, Kruczowłosa. A nawet jeżeli... Sądzisz, że to ich powstrzyma? Nie, musimy pozostać silni, zgromadzić broń, zwerbować więcej ludzi, utrzymać nasze obecne pozycje. Aby zwyciężyć, potrzeba czasu i cierpliwości. Nie mamy czasu. Zobacz, co się stało w Markurii. Musimy działać natychmiast. Zgadzam się z tobą, Kruczowłosa, ale jesteśmy zbyt słabi. Jeszcze nie czas. Jeśli zostaniesz tutaj, możemy wyszkolić nowych żołnierzy, zebrać wojska, Tak. I pogadać o tym... Jak któregoś dnia zetrzemy wroga na proch i odzyskamy nasze ziemię. W tym jesteśmy najlepsi. Gadanie. Wymordowali moich przyjaciół, aresztowali najbliższego sprzymierzeńca w Markurii i pewnie nawet teraz maszerują na północ. A ty twierdzisz, że powinniśmy czekać. Ha, ha! A Zadi nie mają pojęcia, gdzie jesteśmy. Zaufaj mi, Kruczowłosa.
tutaj jesteśmy bezpieczni. Poza tym nikt poza mną i moją załogą nie potrafi przepłynąć rzek i bagien między Zatoką Ognia a tym miejscem. Nawet jeśli Azadi dowiedzą się, gdzie nas szukać, zwiadowcy podniosą alarm 2 dni przed ich przybyciem. Zatopimy ich łodzie, zanim się obejrzą. Tak czy siak, nie mogę siedzieć bezczynnie i czekać. Mówię ci, kruczowłosa, jeszcze się kiedyś doigrasz. Ha! Czasem mam wrażenie, że aż się prosisz o śmierć. Ale jeśli faktycznie chcesz płynąć na południe, przenieść wojnę na terytorium Azadi, to bardzo proszę. Moja łódź jest do twojej dyspozycji. Zabiorę cię gdziekolwiek zechcesz. A teraz wybacz. Musimy jeszcze rozładować ziarno i przenieść ładunek do magazynu. Niedługo wrócę, żeby wam pomóc. Ale najpierw muszę... Musiałam to troszeczkę, słuchajcie, poskracać, dlatego że ja mam każdy dialog do poprawy, więc mi się już każdego dialogu nie chce porwać. To jest tak żmudne. Nagrywam odcinek 40 minut, a montuję później razem z renderem 2 godziny, więc to troszkę mija się dla mnie z celem, więc mniej znaczące dialogi po prostu będę ucinała. I tak już mamy końcówkę, tak naprawdę coś czuję, grę. Powoli oczywiście, powoli, nie tak... O, tutaj chyba. Musimy chyba na ten mostek się dostać. Tak tam, gdzie nas widziała właśnie Zoe, nie? Tylko zastanawiam się... Czekajcie. Bo chyba mi się tutaj coś... O, tędy. Kara? Chwileczkę, April. Proszę, dopilnuj, aby zioła zostały rozdzielone między oficerów. Każdy z nich odpowiada za przydział leków w swojej grupie. April. Dzięki niech będą równowadze, że udało ci się uciec z Markurii, a Bryn i Chawan dotarli tu z zapasami. Doceniam wasz wysiłek. Kara, chodzi o Benrime. Musimy... Oddała za nas życie. Nie zapomnimy jej tego. Dziś w nocy będziemy przy stołach śpiewać jej piosenkę. Azadi jej nie zabili. Na pewno chcą ją wysłać na zachód. Przed egzekucją odbędzie się pokazowy proces. Jeśli dasz mi tuzin ludzi, którzy udadzą się ze mną na południe, mogę... Chcesz sama pokonać całą armię Azadi? Nie, April. W każdej wojnie, również w tej, są jakieś ofiary. Musisz się z tym pogodzić. Znam twoje samobójcze zapędy, ale nie każdy podziela twój brak wiary w przyszłość. Z czasem zdobędziemy przewagę. Poświęciłam swe życie w walce z Azadi, Kara. Jak możesz mówić, że brak mi wiary? Ty już oddałaś swe życie. Nie walczysz, aby pokonać Azadi. Walczysz, żeby zniszczyć siebie i własne demony. Oczywiście twoja waleczność i doświadczenie bardzo nas wzmocniły. Wróg przeklina twoje imię i nie czuje się już tak pewnie na północy. Ale obie wiemy, że nie robisz tego dla żadnego wielkiego celu. Robisz to, ponieważ nic innego ci nie pozostało. Nie pozwolę ci zabrać moich ludzi na tę samobójczą misję. Więc pozwolimy Benrime gnić w więzieniu, tak? Pozwolimy, żeby zabrali ją do siebie, gdzie zostanie zabita za to, że nam pomogła. Tak, nie ma innego wyjścia. Benrime nie była, nie jest głupia. Znała ryzyko, wiedziała, że to niebezpieczna gra i grała tak ostrożnie, jak tylko się dało. W odróżnieniu od ciebie. Nie zgadzam się. Nie zostawię jej na pewną śmierć. Możesz się zgadzać lub nie, ale nie zabierzesz nikogo na południe. I tak z trudem bronimy naszych domów i zapasów. Nie możemy pozwolić sobie na straty. Ci ludzie nie są twoją własnością. Sami podejmują decyzje. To prawda. I może się okazać, że jesteś zdana tylko na siebie. A teraz wybacz, ale mam inne sprawy. Zobaczymy się podczas wieczerzy, April. Jeszcze raz dziękuję za dostawę zapasów. Bez nich nie przetrwalibyśmy do końca zimy. Okej. Okay. Słuchajcie, smutna jest ta konwersacja, bardzo smutna, ale no ta laska miała rację. Znaczy, z drugiej strony wiadomo, trzeba było Benrime uratować, ale no to nie jest bajka, nie? I ona znała jakby... Znała jakby... konsekwencje tego, co by się wydarzyło. Gdy widzę cię całą i zdrową. Słyszeliśmy, że uciekłaś z Markurii, ale i tak się martwiłam. A teraz gwiazdy przywiodły cię z powrotem. Jak się wydostałaś z Markurii? Słyszałam, że zamknęli wszystkie bramy i ustawili strażników przy każdym wyjściu. Uciekłam statkiem do Khorasan, jako pasażerka na Gapę, a potem wróciłam na północ na grzbiecie Sierścioskoka. Pewna Zitka użyczyła mi swego siodła. Cieszę się, że jesteś cała i zdrowa.
Dobrze, że Bryn i Chawan akurat wyruszyli z dostawą. Mieli szczęście. Gwiazdy świeciły nam wszystkim, April Ann. A co z naszymi przyjaciółmi z podróżnika? Co z Benrime? Raczej by się z tobą nie zgodzili. Fortuna ma również mroczne oblicze. Ale dla oberżystki jest jeszcze nadzieja. Co? Jaka? Dowiedziałam się właśnie, że z Mercurii przybył pewien człowiek z wieściami o Benrime i chce się z tobą widzieć. Kto? Obcy przyjaciel, posłaniec. Chce się z tobą spotkać na zachodnim pomoście. Mówi, że będzie rozmawiał tylko z tobą. Jesteś pewna, że ma przyjazne zamiary? Jak nas odnalazł? Czy mogłabym cię okłamać, April Ann? Przepraszam, Nane. Oczywiście, że nie. Ufam ci. Najlepiej pójdę od razu. Słuchaj, jeśli się okaże, że ten człowiek ma ważne informacje i będę musiała wrócić na ratunek... Nie pozwolę, byś wróciła sama, April Ann. A teraz idź. Nie pozwól mu czekać. No, moi drodzy, ciężko się tego słucha, tym bardziej, że wiemy, no, że ona musiała to zrobić, żeby uwolnić Benrime. Moi drodzy, mamy już 40 minut odcinka, więc ja myślę, że sobie to zakończymy w tym miejscu. Pójdziemy tam w następnym odcinku. Każdy z każdej strony mówi do April, że się już wypaliła. Ona nie ma celu. Ona coś chce zrobić za wszelką cenę, ale ona nie ma już tego celu. Nie ma w niej tego ognia, który był kiedyś. I nie ma tej wiary przede wszystkim. Natomiast został w niej ten taki zdrowy też rozsądek. Trochę ze starej April, ale no to już nie jest ta postać, tak? To nie jest ta postać, którą tak zajebiście podziwiałam w części pierwszej. Dobrze, moi drodzy. Kolejne przemyślenia polecą w przyszłym odcinku. Ja wam serdecznie dziękuję. Zapraszam was już za tydzień. Buziaczki, pa, pa.